Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Dzisiaj widzimy się w czymś, czego możliwe, żebym nawet i nie planował. No ale stwierdziłem, że jak już znalazłem coś takiego, to trzeba coś zobaczyć. Inaczej mówiąc, none shall intrude Descent. Czym Descent? Jak to tak zwał? Inaczej mówiąc, jest to darmowy prolog do gry None Shall Intrude. I tak, jest to roguelike, albo roguelite, nie jestem pewien. Karcianka, w której to wcielamy się w raidowego bossa, który będzie musiał pokonywać falę bohaterów i tak dalej. Dlatego też klikniemy nowa gra i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Okej. Okay. Potężny. Wiem, że byłeś w głębokiej myślinie, czy uśpieniu przez dekady. Ale zostaliśmy, no, dokonany na nas rajdu. Pokonam cię, bestio, i zabiorę twoje skarby. Pozwól przypomnieć podstawy. Jako smog kontrolujesz ziemię, ogień i powietrze. A teraz weź fireballa i wybierz pole. Nie rozumiem. Oha, miałem gdzieś coś wybrać. Szkoda tylko, że to było tak zacięte, ale tak, znaczy zacienione. Tak, że już się udało, ale tak. To chyba jak normalne pole zmieniło się w zwęglone pole. Każdy karta żywiołowa ma inne interakcje z polami. Teraz użyj wiatru na to pole tamto. Co mamy? Achievements. Rozpowszechnij ogień powietrzem. Tak. Gratulacje. Odkreślić swoją pierwszą specjalną interakcję. Wiatr roznosi zwęglań na pobliskie pola. Tu można jakieś specjalne informacje więcej. Okej, czyli są różne efekty. Ciekawe. Na razie może nie będziemy się w to bawić. Kiedy indziej. Teraz fireball na spopielone pole. Lawa. I kolki. Okay. Jeśli ktoś stoi, to na końcu tury będzie co? No i kończymy. Okej. Okay. Każdy bohater też zagrywa karty i ma swoją talię. Tu można zobaczyć, jaka będzie następna karta. Przyzwij czterech piechurów. Następnie musisz pan, żeby wdychać i wydychać. A? Muszę użyć momentum, żeby wdechnąć. Okej. Okay. I karty wydechowe mają dodatkowe efekty, jeśli ten... Wait, co się stanęło? Aha, usunął mój inhale. Dobra. Chyba coś mi się zepsuło. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, musiałem użyć tamtego oddechu bez tamtego efektu i tak dalej. Okej, okay. Jako potężny bossu masz fazy. Kiedy stracisz... Kiedy będziesz miał 65%, dostajesz drugą. Jak masz 30%, masz trzecią. Kiedy zmieni się faza, dostajesz plus 1 ataku. Nie, yeah, okej. Okay. Będziesz się uczył też nowych mechanik, one są pomiędzy fazami. Okej. Okay. No i teraz jest trochę zepsute wszystko, ale dobra. Fireball. Co za jak tutaj to zrobię, tak? AP? Nie wiem, o co chodziło, ale tak. Ziemia? Okej, okay. Dostaję achievementy za wszystko, co istnieje, więc podejrzewam, że to jest dosłownie takie... Powiedzmy...
za każdą możliwą pierdołę będę dostawał po prostu pełno achievementów tutaj. I mi to przeszkadza nie w szczególności. O, to będzie fajne. A Avalanche, czy chcę gdzieś jakoś... Tutaj mogę. Oho! Jakąś wybuchę zrobiłem. Dobra, to jeszcze... Momentum znowu, tutaj wiatr, bo to chyba daje nam punkt akcji. I Fireball. W niego. Aha, 50, no właśnie tak po prostu? Dobra. Podejrzewam, że w takim wypadku to jest dosłownie moment, powiedzmy taki samouczek, powiedzmy typu, którego nie za bardzo lubię, czyli gościu, ty musisz tu przegrać. Tak czy inaczej, możemy tutaj się pozbyć tych tutaj. Zróbmy tak. Aha, czyli takie karty jak ta na przykład nałóż ziemię czy coś, on nie zadaje obrażeń. Trochę szkoda, ale tak chwilę raczej, no przegrywamy. Podaję 75 obrażeń bossowi. Tutaj się nie dało wygrać. Okej, okay, trochę szkoda. Bo jednak preferowałbym, gdyby dało się normalnie tu ugrać, ale wygraliśmy. Aha. Czyli umarliśmy po to, żeby teraz robić zemstę. Okej. Okay. Mamy 12 ruchów, zanim pojawi się znowu bohater królestwa i będzie finalna walka. Za każde 5 ruchów będzie raid party na nas. I za cały region dostajemy spore nagrody. Co tu mamy? Nie ma armii, nagrody dostajemy jakiś... worek? Tutaj mamy to samo, a tutaj mamy też. A powiedzmy, że pójdziemy tutaj. Aha. I to tyle. Okej, okay, przy okazji Michael się kończy wraz z... ten, z wyjściem tu. Warto wiedzieć, Fire Breath... Nie mamy Inhale'a tym razem. Ale możemy Wind zrobić, by mieć dodatkową akcję. Co się stanie tutaj swoją drogą? A, też rozpowszechni się gdzie indziej. I w ten sposób mam tutaj coś jeszcze innego. Dobra. Jeśli nie możemy lepiej, to i tak przynajmniej naplujmy na nią. I po prostu takie coś. Dobra, kończymy turę. A, czy takie poladem nam defensa. I co to jest poison? Okej, okay, czyli to są karty, które musimy wydawać, żeby nie dostawać obrażeń. Nie podoba mi się, ale okej. Okay. Teraz znowu tu ciznę dostaję i jeszcze mnie żyje diabło. Okej, okay, okej, okay, dobra, cicho i tam. Nie trzeba mnie dziabać. Zakarmasz z Fireballa. Halo, Fireball. Dobra. To nie ma co. Zobaczmy, czy stanie się rzucę wiatr na to pole. Może powinienem zobaczyć te efekty. Rockstorm. Okej, okay, to zdaje 5 obrażeń. Ziemia i to daje 10 obrażeń, okej. Okay. To jednak chyba te reakcje są ważniejsze niż myślałem. Ogień nawet daje Rage'a, tutaj ziemia daje... eksplozję. Dobra. Byłem zbyt nieostrożny najwidoczniej. Gdybym to robił lepiej, to może byśmy tu nie otrzymali obrażeń, ale... niestety. Dostajemy 20. Jesteśmy w stanie ubić już teraz. Niestety, nie? Więc wyrzućmy truciznę. I co tu dalej mamy w sumie? Fireball.
czy wind. Jeśli użyję winda, to chyba bym mógł to zrobić, ale... Czy to jest opłacalniejsze? Ano jest. Fajnie by było tylko, gdyby karty się łatwiej używały, bo czasami... Mam z tym delikatne problemy. Wiadomo, to jest jeszcze demko, ale moja myszka też trochę ostatnio szwankuje. Więc nie powiem, że to jest jakiś wielki problem. Gry, bo równie dobrze to może być właśnie coś u mnie, nie tak? A czy to było... Nie, to nie było fajne. To było chyba ok. I to chyba też było ok. Momentum nadal nie potrzeba. I teraz to? Nie, to jest tylko punkty akcji. No, tak, definitywnie to nie jest wina gry, tylko raczej... Raczej jest to wina tego. Mojej myszy. Więc tak... Nie ma co narzekać, że z grą coś jest nie tak, to u mnie problemy. Ta się też o swoją drogą tracę tutaj chyb. Niepotrzebnie. O, wygraliśmy. Wait, czemu 52 to zadało? No i co teraz? No, zdobyć swoje nagrody. No nie mówcie mi, że coś znowu zepsułem. Aha! AP nagle mi się naprawiło. Okej, to jest work card. Powiem szczerze, nie podoba mi się to, że mi się naprawiło HP. Wolałbym mieć konsekwencje, ale dobra. Okej, 9 obrażeń losowemu rzędowi. Fajne. Szkoda, że losowemu, ale nadal. Kombo koszt zredukowany do 1. Tak to wezmę. Jak widzicie, jest jeszcze trochę błądów. Okej, ten już ma armię, za co z tym jest złoto? Nie, no pójdziemy na randomowego eventa. Seria boskich pytań. Okej. Pojawia się jako wyzwanie od bogów. Obiecując bogactwa w zamian za swoje odpowiedzi. Sama esencja tego niebieskiego quizu po prostu wybrzmiewa, testując twoje mądrości, jak i spryt. Podwójne inne, nie powinien tak być, ale tak, w podążaniu za niezmierzonymi bogactwami. Mam wiedzieć. Nie byłem w tym regionie. Powiedzmy, że 5. Błędnie. Ezik de Bard. Albo tutaj mamy nowy region już. Który daje więcej HP-ków. A, to też jest w innym. Dobra. To idziemy na tego, który ma małą armię. I on chce zadać... W sumie ona chce zadać 15 obrażeń. A, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, by do tego nie doszło? Poza tym, że są tu już jakieś pola. Bardzo sobie fajnie zobaczyć, czyli w ogóle. Więc tak. Moglibyśmy sobie wygenerować dodatkowe pancerze. Pytanie tylko, czy jestem w stanie coś zrobić, by nie dostać tych obrażeń całkowicie. Chyba nie, więc zróbmy tak. No, to chyba będzie dobry wybór.
I to są jakieś oczywiście jakieś konkretne znowu nałożenie ognia na jakieś pole, nawet nie wiem jakie. Jeden pancerza, czyżbyśmy dostali teraz 14? Tak, 14. Aha! To jeszcze są uczniowie, którzy będą z dystansu atakować. No nie ma co się dziwić. Dobra, zobaczmy najpierw od tego. No nie trafiłem w nic, szkoda. Ale zdobędziemy i tak jeszcze jedną akcję, więc nie ma tragedii. I teraz co bym chciał zrobić? Pozbędziemy się tego, bo teraz lawa go dobije. Powiedzmy, że tak tutaj, żeby... Zaraz się pozbyć kolejnego. No gorzej, żeby będą strzelać. U, co to? O! Czy ten złoty, jeśli to zniszczę? No to oczywiście, żeby to próbował. Pytanie tylko, czy jest jakiś większy sens. To było bez sensu w sumie, to teraz zrobiłem, więc tak. A co jest ten, jak to zrobię? Tornado. Nie ten przycisk. Jak działa tornado? Nic szczególnego. O, jestem w fazie drugiej. Nie trafiłem. Uwaga! Jakiś ciekawszy efekt tutaj zaistniał. Dobrze, nie na wszystkich wrogów. Trochę słabe. Nie będę ukrywał, słabe trochę. Ale no niech będzie. Znowu spróbujmy. To mnie nie lubi. To mnie zdecydowanie nie lubi. Ale dobra, wykończymy teraz tego tutaj przeciwnika i nie mam akcji. Okej, na pewno gra wydaje się być póki co taka mocno nastawiona przeciwko nam. Więc jeśli ktoś się nie regeneruje HP po każdej bitwie, co no nie będzie za łatwa. Ale, i to jest ważne, ale nie uważam, żeby to było coś złego. Okej. Może taki jest, jakby to najłatwiej powiedzieć, ogólny zamysł? Nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Dobra, nie. Nie. Nie mogę tego więcej rzucać, bo to dosłownie ani razu mi się nie udało. Dobra, weźmy chociaż trochę złota. Nie wiem, kiedy ono się do czegoś przyda, ale... Lepiej po prostu je mieć. I faza trzecia. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, jak ja nie umiem. Ale tak, inhale, exhale. Okej, na całe szczęście chyba nie zginę. Aż takim miłym jestem. Dobra, kula ognia wykończy, więc zobaczmy, czy trafię chociaż raz. Trafiłem w złoto, co nie będę narzekał. Okej, czyli po każdej walce się regenerujemy. W takim wypadku świetny pomysł. Świetny pomysł na rozgrywkę. Mamy ostatnią osobę, jakby w tym regionie. Bez armii dwie karty dostajemy. Ale jest to czarodziej, więc może być niebezpieczny. Damage to all enemies. Okej, czyli możliwe, że będziemy kiedyś mieć swoje miniony też. Dobra. W takim wypadku zacznijmy może od najprostszej rzeczy, którą możemy zrobić. Czyli od tego. Nie powinienem tego robić naprawdę, ale lubię. Okej. I magowie wydają globalny zasięg. Okej. Warto wiedzieć w takim wypadku. Ciekawie. Nie będę ukrywał. No, bardzo ciekawie.
Znowu będę musiał się pobawić trochę z tymi kałużami, bo możliwe, że tu będą jakieś ciekawe interakcje. Okej. Okay. Wiemy, że ogień zmieni to po prostu w zwykłą ziemię. Aha. Zresztą tylko ogień to zmieni w ziemię i nic innego nie ma z tym interakcji. Trochę szkoda. Aha, taki jesteś, czardziejek. Dobra. W takim wypadku zrobimy to w ten sposób. Powinniśmy dać radę, tak myślę. Bo okej, dużo bije. Zaryzykujmy. Opłaciła się ryzyko. Ojej, po raz pierwszy się opłaciło ryzyko. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Nie mogę nadal tylko użyć, a szkoda. To zróbmy po prostu kolejny fireball. O, przy okazji niestety widzę tutaj, że jakiś royalny strażnik się przyzwie w 8 turze. Okej. Okay. Nie wiem, po co to zrobiłem. Tak czy inaczej. W sumie dobrym pomysłem może byłoby zacząć tworzyć te skały, tak. Tak, w sumie jakbym miał ziemię, to chyba trzeba będzie dosłownie skały robić i jesteśmy bliscy śmierci. Niestety. Mam dwie akcje, tu mogę 5. Tu mogę zaryzykować. Oj, nie opłaciło się. Nie opłaciło się. Bardzo się nie opłaciło. No cóż, płacę karę za bycie jełopem. Na przyszłość wiemy, że magowie są bardzo niebezpieczni. Porażka, ale jakiś nowy punkt talentu. Talia taka. Nie mam żadnych niestety talentów czy reliktów. Nowe karty. Rzuć fireball na każdą lawową pole. Tak, świetne. 3 firebole. Nie wiem, czym są karty firebole. A nie, dobra, wiem. Są te podstawowe ataki. I tak fajne. Tutaj dwie karty ogniste kosztują 2. I to jest jednorazowe. No nie poszło za dobrze. I żeby nie było, no, tutoriale trochę się pobagowały. Ale przyjemnie się grało. Nawet bardzo przyjemnie, więc spodziewajcie się, że jeszcze trochę pogramy sobie w to demko. Bo mnie to wciągnęło. Nie ogarniam, nie umiem. Mam skillisiu. Ale jak najbardziej mi wciągnęło i chcę w to grać więcej, więc... No. Jak najbardziej... Do usłyszenia ponownie już niebawem, a na ten moment to trzymajcie się i hej hej!